Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jakie szokujące informacje możemy znaleźć na oficjalnej stronie drogi synodalnej. Zapraszam. Wciąż jeszcze wielu katolików może nie wiedzieć do końca, jak sobie należy wyobrażać tą drogę synodalną, czymże ona do końca ma być, w którym kierunku ma poprowadzić. Otóż dzisiaj możemy już z całą pewnością powiedzieć, jaki kierunek centralnie jest jej nadawany, bo oczywiście lokalnie mogą być różne elementy, które gdzieś tam się pojawią, ale jednak mamy pewne informacje, które dotyczą tego głównego nurtu, który jest podany przez samych organizatorów. Na stronie prowadzonej przez sekretariat generalny Synodu Biskupów możemy znaleźć bardzo konkretne i bardzo szokujące wytyczne. Ja osobiście skonfrontowałem się z tym dzięki panu Mysiorowi, który na swoim kanale nagrał film na ten temat. Ja tutaj przytoczę jego dwa krótkie fragmenty po to, żebyśmy zobaczyli, o czym tam będzie mowa. Sam sprawdziłem też, czy tak dokładnie jest w ten sam sposób na tej stronie i oczywiście wszystko się tam zgadza. Tylko zaznaczam, żeby nie było, że podaję informacje zupełnie gdzieś tam z trzeciej ręki. Podam oczywiście również linka do tej strony. Natomiast warto dodać pewną uwagę na wstępie, to znaczy sama strona zaznacza, że te wkłady, które tam są, te wyznania, informacje, które są przekazane, nie są oficjalnym stanowiskiem Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów. To jest w pewnym sensie zrozumiałe, to znaczy nie jest to jeszcze oficjalne stanowisko tego sekretariatu. Jest to zbiór takich bodźców, informacji, z których ten synod później będzie korzystał po to, żeby właśnie jakieś wnioski sformułować. Nie zmienia to jednak faktu, że są to treści, które są prezentowane na oficjalnej stronie tej drogi synodalnej. Oznacza to, że są to treści, które organizatorzy chcą, żeby były kontemplowane, żeby były rozważane w trakcie tej drogi synodalnej, nawet jeśli nie są to jeszcze ostateczne wnioski. A więc można wyciągnąć bardzo daleko idące wnioski po tym, co tam jest prezentowane. To znaczy, jeśli mamy jakieś treści, które są przedstawiane w jakimś konkretnym świetle i jest tam kilka materiałów, które to tak przedstawiają, to znaczy, że jest to jakiś ważny temat i znaczy, że organizatorzy, ci koordynatorzy tej drogi synodalnej będą chcieli iść właśnie w tą stronę. No i teraz zobaczmy, cóż możemy tam znaleźć. Hello, my name is Janet and I go to Farm Street Church in London. Witajcie, mam na imię Janet, uczęszczam do Farm Street Church w Londynie. Ksiądz z naszej parafii, ksiądz Dominik, poprosił mnie, żebym była reprezentantem synodalnym naszej parafii. W naszym kościele mamy mszę dla społeczności LGBT, a ja mam partnerkę, z którą jestem od 34 lat. Żeby podsumować, jak przebiegł u nas ten synodalny proces w parafii Farm Street, moją rolą było zebranie informacji z każdego zakątka parafii. Robiłam to przez ankiety i małe grupy fokusowe. Nasza praca LGBT była prowadzona przez Martina Prendergasta. To, co chciałbym powiedzieć konferencji biskupów, to, że by się wybrano jako team leader dla procesu synodalnego w parafii Farm Street, to było dla mnie coś absolutnie przemieniającego. Jako lekarz nigdy nie czułam opresji na sobie jako osoba LGBT, będąca z kobietą od 34 lat. Ale dopiero teraz uświadomiłam sobie, że jednak coś trzymałam w sobie, filtrowałam to, co mówię i generalnie raczej byłam skryta na temat mojego życia osobistego. A teraz możliwość bycia po prostu sobą, zbierając informacje w naszej parafii na temat tego, co każdy z nas myśli o Kościele katolickim. Zdałam sobie sprawę, że teraz mogę być w pełni sobą, z godnością. Zawsze czułam, że mam godność w oczach Boga. Ale ten proces synodalny pomógł mi nadgonić jakby wewnętrznie. I na koniec powiem, że jasne, że ten proces będzie trwał. W naszej parafii będziemy kontynuować również w naszej grupie LGBT. Papież Franciszek już przemienił Kościół katolicki. Jestem katoliczką tylko z jego powodu.
Modlę się, aby ten proces był kontynuowany. I jestem absolutnie przekonana, że Duch Święty jest w tym procesie. Budowanie mostów. Zobaczymy, co powie nam ojciec Martin. Tu jest artykuł. O, i ojciec Martin powie nam tak. Czy jest miejsce dla lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów w Kościele katolickim? Skąd mogą wiedzieć, że Bóg ich kocha? Jak osoby LGBT mogą znaleźć miejsce w Kościele, które często wygląda jak ich wróg? Czy hierarchowie Kościoła powinni zwalniać ludzi, którzy wstępują w małżeństwa homoseksualne? Oto tematy, którym poświęcam moją najnowszą książkę, Budowanie mostu. Kościół katolicki ma obowiązek przyjmować ludzi LGBT, pokazywać im, że są ukochanymi dziećmi Boga, celebrować ich dary, słuchać ich, towarzyszyć im, cierpieć z nimi, a nawet za nich. Dlaczego? Bo są ludźmi. Są też katolikami. Byli ochrzczeni, więc są tak samo członkami Kościoła jak ja, ich lokalny biskup czy papież. A ostatnio było coraz więcej oznak takiej akceptacji. Najsłynniejszy chyba cytat z papieża Franciszka to: kim jestem, aby osądzać? Katolicy LGBTQIA+ posługują w każdej części, na każdym poziomie Kościoła, który tak kochamy. Nawet jeżeli część tego Kościoła specjalnie ignoruje nasze rzeczywistości, nasze historie albo nawet naszą egzystencję. Świętość rodzin LGBTQIA, nasze pełne miłości i wiary, związki, nasze dzieci i nasze społeczności są znakami Bożej bezwarunkowej miłości i opatrzności. Dalej jeszcze mamy napisane, że szkodliwy język jest używany jako broń, aby gnębić ludzi LGBTQIA. Pojęcia, które nazywają homoseksualizm wewnętrznie złym i obiektywnie nieuporządkowanym, muszą być usunięte z leksykonu Kościoła. Widzieliśmy właśnie materiały, które są oficjalnie prezentowane jako materiały do rozważenia w trakcie drogi synodalnej na oficjalnej stronie tejże drogi. Jeszcze nie ostateczne wnioski, zastrzega się sekretariat generalny, no ale materiały jednak, które mają posłużyć do stworzenia tych ostatecznych wniosków. No i teraz, co to znaczy i skąd to się wzięło? Co to znaczy? Myślę, że jest oczywiste. Oznacza to, że synod w dużej mierze z punktu widzenia jego koordynatorów ma posłużyć do większej integracji szeroko pojętych grup LGBT w życie Kościoła. W ten czy w inny sposób. Natomiast materiały zaprezentowane świadczą, że będzie chodziło nie o wezwanie do nawrócenia, a raczej do zaprzestania, podkreślania, że pewne zachowania są grzeszne. Te materiały, myślę, że dosyć wyraźnie wskazują na to, że będzie chodziło o inkluzywność, o to, żeby tą grupę wciągnąć, wprowadzić do życia Kościoła, przemilczając jednocześnie moralną naukę Kościoła na temat życia w ten lub w inny sposób. Myślę, że to jest wniosek, który sam się nasuwa i trudno mi sobie wyobrazić, żeby inny zamiar mieli koordynatorzy na podstawie tego, co prezentują. Aby zrozumieć dobrze, skąd to się wzięło, należy dobrze zdiagnozować tą postawę. Z czym mamy do czynienia w takiej postawie? Inkluzywna postawa wbrew nauczaniu teologii moralnej. Mamy do czynienia z postawieniem zdecydowanie wyżej wspólnoty, zjednoczenia, nad przepisami moralnymi, nad zasadami teologii moralnej. Dlaczego taka dysproporcja? Skąd to się wzięło? Możemy, myślę, że śmiało powiedzieć, że Kościół przez całą swoją historię tego nie praktykował. To znaczy, były zasady moralne, które obowiązywały i Kościół postrzegał za swój obowiązek, żeby podkreślać, że jest tak i tak, że mamy obowiązek zachowywać się w ten i w ten sposób. Dlaczego teraz ludzie Kościoła wpadają na pomysł, żeby nie mówić o grzechach, nie mówić o nauczaniu teologii moralnej, po to, żeby inkluzywnie przyjąć tych, którzy w jakiś sposób poczuliby się dotknięci tym nauczaniem? O czym to świadczy? Co musi dziać się w tych głowach, że wpadają ludzie Kościoła na taki pomysł? Otóż myślę, że jak najbardziej można przyjąć bardzo prawdopodobną drogę, którą takie osoby przeszły, żeby dojść do takich wniosków. A więc mamy postawienie
zdecydowanie wyżej inkluzywności nad zasady moralne. Dlaczego taka postawa, skąd ona może się wziąć? Może ona się wziąć z pewnego naturalizmu, to znaczy z przekonania, że teologia katolicka i można powiedzieć nauczanie Pana Jezusa jest wprawdzie piękną, wzniosłą nauką, ale jest tylko i wyłącznie piękną i wzniosłą nauką wielkiego mistrza, wielkiego nauczyciela, być może nawet wielkiego proroka, ale jednak nie Syna Bożego, nie Boga, który z autorytetem przedstawia nam pewne zasady. Otóż jeśli wierzymy, że Pan nasz Jezus Chrystus prawdziwie jest Bogiem, jeśli wierzymy, że zostawia swój Kościół, jeśli wierzymy, że naucza apostołów, jeśli wierzymy, że faktycznie jest Bogiem i przychodzi przekazać nam pewną naukę, no to wypada wtedy założyć, że faktycznie zgodnie z tym, co sam zapowiedział, ten Kościół, który zostawi, będzie filarem i podporą prawdy. A więc jeśli tak jest, jeśli jest Bogiem, powiedział, że zostawi nam ten Kościół wybudowany na świętym Piotrze, no to wypada wychodzić z założenia, czy należy wychodzić z założenia, że obdarzy ten Kościół środkami, które są potrzebne, żeby przekazywał tą naukę, którą on zaprezentował. No i tak Kościół zawsze wierzą. Mamy apostołów, którzy przekazują nam objawienie i którzy między innymi bardzo dokładnie i dosadnie potępiają homoseksualizm jako grzech, który jest sprzeczny z naszą naturą, który jest praktykowany, jest grzechem ciężkim. Jeśli dla kogoś jest to kontrowersyjne, dlaczego tak, a nie inaczej, to odsyłam do mojego materiału LGBT, ludzie czy ideologia, jak również do materiału Cnota czystości, a przetrwanie narodu. Tutaj może tylko jednym zdaniem. Płciowość została dana człowiekowi w bardzo konkretnym celu dla zrodzenia i wychowania potomstwa. I teraz wszystko, co będzie próbowało zachować przyjemność związaną ze zrodzeniem i wychowaniem potomstwa, związaną z prokreacją, z jednoczesnym świadomym i dobrowolnym odcięciem tej przyjemności od jej zasadniczego celu, wszystko to będzie grzechem przeciwko ludzkiej naturze. To jest streszczone w jednym zdaniu. Jeśli kogoś ta kwestia interesuje, to odsyłam do wspomnianych materiałów. Jeśli nie zapomnę, to podlinkuję je w opisie, a jeśli zapomnę, przypomnijcie mi w komentarzach, to wtedy podlinkuję na pewno. A więc wracając do wątku głównego. Jeśli Chrystus jest Bogiem i ustanawia swój Kościół, który ma przekazywać Jego naukę, no to należy wierzyć, że Bóg będzie potrafił przekazać temu Kościołowi tą naukę w ten sposób, żeby on potrafił ją przekazać, żeby jego apostołowie faktycznie tą naukę prezentowali. Jego apostołowie w sposób bardzo dosadny nauczają, jak należy moralnie ocenić współżycie w ramach takiego homoseksualnego związku. Sytuacja wydaje się być jasna z punktu widzenia tradycyjnego podejścia do wiary. Chrystus jest Bogiem, zostawia swój Kościół, który naucza. Jeśli natomiast mamy pojęcie daleko idąco naturalistyczne, możemy powiedzieć również modernistyczne, no to wtedy uznajemy, że Pan Jezus jest pewnym nauczycielem, który ma bardzo wzniosłe uczucia religijne, czyli takie poczucie Pana Boga, do tego stopnia, że on wyczuwa tą jedność z Panem Bogiem tak bardzo, że właśnie może powiedzieć: pierwej niźli Abraham stał się, jam jest. Tak to będą widzieli moderniści. On ma wielkie, takie potężne poczucie zjednoczenia z Panem Bogiem, a więc po prostu uczucia religijne. On prezentuje wzniosłą naukę, która przebija wszystko to, co do tej pory zostało powiedziane, tak powiedzą chrześcijańscy moderniści, ale nie zmienia to faktu, że jego te doznania, te, które nam przekazuje, one są przekazane apostołom, później apostołowie z tego czerpią, przerabiają, no i tak jak apostołowie czerpią i przerabiają, tak samo każdy, kto później słyszy nauczanie Pana Jezusa według modernistów, będzie wezwany do tego, żeby tak przyjąć to nauczanie i takie przerobić po swojemu, zgodnie ze swoimi uczuciami religijnymi. Tam nie będzie już miejsca na jakieś trwałe zasady moralne. Tam faktycznie zgodnie z duchem epoki będzie trzeba zmieniać te zasady moralne zgodnie z tym, co społeczeństwo rozpozna jako bardziej lub mniej właściwe.
Jest to naturalizm oczywiście, bo zwracam na to uwagę, że w tej wizji tak naprawdę nawet nie ma Pana Boga. To wszystko rozgrywa się na przestrzeni uczuć religijnych. Pan Jezus też tylko na tej płaszczyźnie operuje. Takiego naszego odczucia Pana Boga, tam jest może co najwyżej pewien panteizm, pewna wersja panteizmu, takie większe lub mniejsze odczuwanie Pana Boga, a więc nie obiektywny przekaz, który otrzymujemy od Pana Boga, tylko uczucia, które sobie interpretujemy na swój własny sposób. Czy twierdzę teraz, że wszyscy, którzy za tym stoją, dokładnie tak by powiedzieli, jak ja to powiedziałem? Niekoniecznie, ale uważam, że ta herezja bardzo stanowczo potępiona przez Piusa X i przez Piusa XII, czyli aktualna na przestrzeni XX wieku, ta herezja, która nagle przestaje być potępiana tuż przed Soborem Watykańskim II i na Soborze Watykańskim II, dokładnie ta herezja, którą przed chwilą przytoczyłem, ta herezja modernizmu wyjaśniająca naturalistycznie, a więc bez Bożej ingerencji, bez szczególnej Bożej ingerencji, wszystko, co się dzieje, tak powiedzmy, w świecie religijnym, uważam, że ta herezja jest wyjaśnieniem tego, co widzimy. No bo skoro tak, no to trzeba zinterpretować teraz po swojemu. I odsyłam do mojego materiału również, jak Unia Europejska i ONZ zmieniły nauczanie Kościoła, bo to jest ten sam motyw. Tam się pojawia, dlaczego musimy przemyśleć, przepraszam, teologię Kościoła na nowo, dlatego że ludzie podróżują i Unia Europejska pokazała i ONZ Kościołowi, że trzeba się jednoczyć. Przepraszam, trochę to tak może perfidnie parafrazuję, ale jednak, znaczy jest to parafraza, ale dobrze oddająca ducha tego, co tam jest napisane. No i to wyjaśnia dokładnie, jakby to podejście modernistyczne wyjaśnia to, co tutaj słyszymy. Uczucia religijne. Pan Jezus miał wielkie, wspaniałe uczucia religijne. Apostołowie czerpali z tego i zgodnie ze swoją epoką to prezentowali. No ale my teraz musimy odczuć te uczucia religijne na nowo. Musimy zinterpretować to, co Pan Jezus nam przekazał, samemu to przetrawić, przerobić i zgodnie właśnie z duchem częstej podróży Unii Europejskiej i ONZ-u musimy to teraz zinterpretować na nowo. No i jest to tutaj moim zdaniem podobny duch, to znaczy mamy teraz w społeczeństwie modę na inkluzywność, to znaczy wszystkich należy przyjąć, przynajmniej teoretycznie. To jest używane oczywiście zupełnie narzędziowo tylko po to, żeby wyplenić naszą miłość do prawdy, nasze poszukiwanie prawdy. Oczywiście, że tylko o to chodzi, bo to nie jest żadna inkluzywność. Inkluzywność to jest tylko wobec pewnych małych grup społecznych, mniejszości, które akurat mają zostać użyte do celów rewolucyjnych, jako ta grupa niosąca rewolucję, a używane tylko wobec konkretnych grup. Zupełnie nie jest to używane wobec tych grup, które twierdzą, że posiadają prawdę, chociaż to też jest dosyć punktowo używane, czyli wobec katolików nigdy nie należy być inkluzywnym, tak w tym współczesnym, powiedzmy, etosie. Natomiast wobec muzułmanów trzeba być inkluzywnym tam, gdzie mają rozwalić chrześcijańskie społeczeństwa. No bo oczywiście z czasem wobec nich też nie trzeba będzie być inkluzywnym tam, gdzie są ściśle muzułmańskie społeczeństwa, bo je też trzeba będzie na pewno rozwalić, ale jako narzędzie do niszczenia chrześcijańskich społeczeństw jak najbardziej się nadadzą, dlatego w tym etosie to nawet nie można użyć określenia liberalnym, powiedzmy w tym takim rewolucyjnym etosie trzeba być czasami również inkluzywnym wobec muzułmanów. W każdym razie ta inkluzywność jest w tej chwili modna, jest takim współczesnym, powiedzmy, tonem, taką podstawą, która w tych rewolucyjnych ideach brzmi, odzywa się, no i dlatego też ludzie Kościoła, chcąc podążyć, nadążyć za duchem czasu, to też powtarza się bardzo często w tej współczesnej teologii, chcąc nadążyć za duchem czasu, też chcą być inkluzywni, też chcą nikogo nie wykluczać i skoro nauka Pana Jezusa, nauka apostołów nie jest objawioną prawdą, w tradycyjnym znaczeniu tego słowa, tylko jest taką interpretacją szczególnych uczuć religijnych, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby teraz interpretować uczucia religijne właśnie bardziej w stronę takiej inkluzywności.
Zwracam tylko na to uwagę, że jest to absolutnie aintelektualne. To przenosi całą sferę religijną właśnie w sferę uczuć i to nie przez przypadek. Tak spontanicznie większość katolików dzisiaj przenosi religijność w sferę uczuć. No, ma to taką głęboką intelektualną podstawę u samych korzeni modernizmu. Czy to nie jest przesadzone, co tutaj prezentuję? Myślę, że nie. Naprawdę zastanówmy się, jak do tego doszło, że wbrew tego, co jest bezpośrednio napisane w objawieniu a propos potępienia praktyk homoseksualnych. Wbrew temu Kościół prezentuje, ludzie Kościoła, bo niech, bo raczej nie używajmy tutaj określenia Kościół, ludzie Kościoła prezentują w swoich oficjalnych dokumentach, jeszcze nie jako wnioski, ale już jako materiał do rozważania, tezy zupełnie sprzeczne z tym. Naprawdę należy zadać sobie pytanie, jak do tego doszło. No i jeśli chcemy szukać odpowiedzi na to pytanie, jak do tego doszło, no to jak najbardziej trzeba się zastanowić, jakie prądy teologiczne były dominujące w ostatnim czasie, jakie tam były idee, skąd to może wynikać. No jeśli tam znajdujemy na przestrzeni ostatnich 100, 120, 150 lat wielką herezję, z którą walczono przez lat 70 w Kościele bardzo stanowczo, potępiano bardzo stanowczo, której tezy dokładnie wyjaśniają to, co dzisiaj widzimy, no to wydaje mi się, że wniosek jest naprawdę bardzo bliski, bardzo mocno uzasadniony, że te modernistyczne, naturalistyczne tezy mają wpływ na to, co widzimy dzisiaj. Co my mamy w tej sytuacji do zrobienia? Na pewno nie należy się przerażać, na pewno nie należy panikować. My spokojnie trwajmy na modlitwie, trwajmy na rozwijaniu samych siebie, na wychowywaniu kolejnych pokoleń, trwajmy w tym, co jest prawdziwe, dobre i piękne. Trwajmy spokojnie w zjednoczeniu z Panem Bogiem, bo jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Błędne ideologie, nawet jeśli wchodzą w głąb Kościoła, prędzej czy później muszą upaść. Niestety często upadają w sposób brutalny, sposób, który ten świat wciąga w różne kryzysy i konflikty i być może tego nie zdołamy uniknąć. Natomiast nie zmienia to faktu, że dla katolika pośród wszystkich kryzysów, problemów, trosk obowiązuje zawsze to, co najważniejsze, że my musimy zadbać o to, żeby być zjednoczonym z Panem Bogiem, i wtedy żadna burza na zewnątrz nie powinna nas przerażać. A więc śpieszmy do tabernakulum, do Pana naszego Jezusa Chrystusa, do Jego ofiary mszy świętej. Tam Go szukajmy, trwajmy przy Nim na modlitwie i wtedy naprawdę nie przerażą nas żadne wichry, czy to wojen, czy to kryzysów, czy to herezji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.